Siemaneczko, ziomerki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na RPG. Nagramy tutaj kolejny gameplay z tej właśnie serii, tak więc ja w tym odcinku postaram się kolejne kamienie dusz zdobyć, aby zdobyć drugi przedmiot z questu Tyraela. No i cóż, jestem na królowie i Penelopie się nie spalni. A, bo pewnie już ją ktoś zabił i się nie spalni. Dobra, warp otchłań. Warp otchłań, no pewnie, że ją ktoś zabił, na pewno. Ja tutaj sobie czat wyłączę i lecimy przed siebie. Dobra, na pewno mamy salę rozpaczu. To była jedna z tych trudniejszych sal, więc może spróbuję tam podejść i zobaczę, czy ktoś tutaj jest. Chyba nikogo nie ma, dobra, więc spróbujemy ją wykonać solo. To mi akurat pasuje, żarcie mam ze sobą. Akurat tutaj się przygotowałem. To jest niedobry, pajączku. Ohoho, jest was więcej. Wow, aż cztery. No to grubo, grubo, ale dobra, ominiemy sobie was. Ohoho. Pięknie. Dobra, tu mamy dwa soule. To już nimi się zajmiemy. Och, kocham ten mój miecz. On jest, kurde, tak przekozacki. Wam też życzę troszeczkę szczęścia i przy zakupie skrzynki Tyraela, żeby wam coś takiego dropnęło. No naprawdę przekozackie, przekozackie. Świetny jest ten mieczek. Wzmocniony ostrze Tyraela, masakra. No dobra. Biegniemy dalej przed siebie. To jest troszeczkę długa trasa. Jeszcze sobie zjem coś po drodze. Już nie za bardzo pamiętam te labirynty, którędy się wchodzi, wychodzi. Ojej, te pierwsze labirynty już takie trudne były? O, cześć, ziomeczek. To jest o tyle fajne, że one też nie atakują od razu. To nie jest tak, że komputer od razu widzi, gdzie jesteście, tylko on tutaj faktycznie czeka na was i dopiero zaatakuje, jak was zobaczy. To jest bardzo, bardzo fajne. Wprowadza taką... Ja tak samo użyłem właśnie na takiej samej funkcji na GTA, że przez ściany po prostu potwory nie widzą. I to jest fajne, bo... bardzo naturalne to jest, prawda? Czyli macie ochroniarza, powiedzmy, za ścianą, ale on was jeszcze nie widzi, dopiero jak się wychylicie, to jest szansa. W sumie zobaczcie, mam tą pomocy! Dobra, uleczyłem się na czas. Zobaczcie, mam tą minimapę. I u mnie widać tych souli na mapie, zapomniałem o tym całkowicie. Ej, teraz mi będzie naprawdę wyjątkowo łatwiej to zrobić. Ja nie zabraniam wam używać takich minimapek i tak dalej. No to jest sporo. O, patrzcie, widzicie, biegnie do mnie soul, super, czyli jest dusza. Spowalniamy i częstujemy mieczem. Super. No tak to jest, im macie lepszy sprzęt, tym łatwiej to wykonać. I tutaj dla mnie to jest dość prosty quest. Znaczy dość prosty, no nie przesadzajmy. Im dalej się jednak dojdzie, tym trudniejsze są te moby. Tak, tutaj to jest jedna z sal, która faktycznie, im dalej się dojdzie, tym silniejsze są. I pod względem życia, i pod względem ataku. Coraz silniejsze na przykład soule są. Każdy soul następny jest troszeczkę silniejszy. W sumie mogę wam to udowodnić. Zobaczcie, ten ma 1200 życia. Ataku akurat nie za bardzo zobaczymy, bo się staram nie dać zaatakować, ale zobaczycie, pójdę kawałek dalej i będą silniejsze. Ten miał 1200. W sumie mogę spać spokojnie teraz, bo tak widzę na mapie, o, pająk będzie przed nami, spoko. Jaskiniowy sieć, śmieciarz. Chodź tu, śmieciarzu. Ojej, oj, ten już też nieźle gryzie. No, byś przesadził, kolego mój. Dobra, życie nam się odrodzi. Tutaj widzę czysto, więc możemy przez do przodu podbiec. Te pająki są naprawdę zdradliwe. O, soula mamy, się już przygotowujemy. I zobaczcie, tamten miał 1200, ten może mieć troszeczkę więcej. Na pewno nie będzie miał mniej. O, za ścianką będzie, jest tam. Dobra, on wiem, że tędy będzie wychodził mimo wszystko. Cześć. No widzicie? Ten ma już o 16 życia więcej. Czyli jest troszeczkę silniejszy. I generalnie im dalej się dojdzie, tym coraz silniejsze są te moby. Dobra, tego sobie orlejemy. Ja go tylko spowolnię. Chociaż nie, bo tutaj nie chcę się zdziwić. No skocz, skocz. No jak on robi double jumpa, to jest niebezpiecznie. Ale okej, poszło. Z nim trzeba tak bokiem go atakować, żeby to było efektywne. Super.
O. Dobra, ciebie olejemy. Souli nie widzę na mapie, więc będzie spokojnie. O, już jesteśmy tak gdzieś w połowie, bo widzę, że po lewej stronie nam się zaczyna już pojawiać. O, i Soul będzie. Pojawiać taka wnęka. Jak ona się pojawia, to znaczy, że już to będzie połowa drogi. A, cześć. Widzicie, ten ma już 1240, jeszcze więcej. O, widzicie, o tej wnęce mówiłem, tam taki pokój jest. Ja go zamknąłem, on nie był, na początku go chciałem wykorzystać, ale później stwierdziłem, że nie ma sensu. Ale teraz jak już jesteście przy tym pokoju, to mniej więcej możecie wiedzieć, że jesteście w połowie drogi. No na razie idzie jakiś bez większych problemów. Zobaczymy, jak będzie dalej. No wiem, że to jest jedna z trudniejszych sal, no ale w sumie aż tak hardkorowo jeszcze nie ma. Chociaż, no żebym się nie zdziwił za chwilę. Dobra, tym śmieciarzem sobie zrobię sposobem go, czyli tutaj. O, fuck, fuck, fuck! Kurde, nie! Padłem, czajcie to? Śmieciarz mnie zabił. No i to jest właśnie to, zachwalałem, że sala jest łatwa, ale nie jest, jednak nie jest, barbotchłań. Jeszcze jedna próba, jeszcze jedna, wiem, że ta rozpacz, kiedyś poświęciłem na to dwa odcinki, ale dzisiaj nie, dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj to zrobimy, musimy to zrobić i ogień, po prostu bez wymówek, bez niczego, po prostu biegniemy przed siebie. Cały czas. Na pełnej. Nawet te soule już nawet nie dobijam, po prostu biegnę. Te pierwsze soule jeszcze nie trzeba, bo... O kurczę, tu następny będzie. Oj, żebym się nie zdziwił za chwilę. No tak, bo teraz te... O fuck, jeszcze ten biegnie. Kurde, zwiesił się. Ale masakra, teraz dostanę po dupie. Widzicie, to się... Kurde. No i co ja mam teraz zrobić? O. Pobieg gdzieś? O kurde, co zrobił? Na szybcie się skradam w ogóle. Dobra. O, idzie. Dobra, szybkie leczenie. I wypadł. O, fuck! Fuck. No ale różdżka nam pomogła bardzo, bardzo mocno. O kurde, za plecami mam kolejnego. Nie mam. Dobra, jest super. Wiecie co, ja będę jeszcze musiał sobie tutaj te moje demoniczne rubiny dać. Jeden i drugi. Albo jeszcze potkę. No i dobra. I próbujemy z takim sprzętem. Ja wiem, że jeszcze dojdziemy do samego końca i będzie Dragon Lord, czyli ten boss. On też jest dość... O, fuck! Aś mnie zaskoczył! Nie, zginę! Kurde, nawet zdążyłem rubinu użyć, ale był pusty. Nie, zaskoczył mnie totalnie, bo na mapce był taki gościu z hełmem. Ja myślę, what the fuck, i to sobie biegłem. Warp otchłań. Idzie ktoś na salę rozpaczy? No, napiszę. Wiadomo, mogę iść w grupie. O, Pawelus, spoko. No to lecimy. Lecimy w zespole i będzie nas więcej. Do ogień. No i sami zobaczycie, o właśnie, też bym sobie musiał trochę naładować rubinki, ale to spokojnie, jeszcze mamy trochę czasu. No zobaczcie, na mapce już widzę niezłą mafię. O, jeszcze biegnie tutaj dodatkowa ekipa. O, tu trzeba uważać już. Piękny przeskok. Na olimpiadę mógłbym z takimi skokami się zapisać. Dobra, dawać mi tego soula. Zagubioną duszę. No myślę, że z tymi salami to bardzo fajny patent mi wyszedł. Bo jest trudny, ale jest do zrobienia. Jest trudny, ale jest do zrobienia, tak.
No i przed siebie. Ja czyszczę na razie, ale wiadomo, już tam dalej są zdradliwe niektóre mopki. Nie tędy. O, jakieś frikile nawet były, bez ekwipunku. Kurde, jakie ataki zadawali po 30, widzieliście to? Po 30, kurde, i oni się tu pchają. Jakby po 30 zadawał i chciał zabić tego Soula solo, to musiałby go uderzyć, nie wiem, z 50 razy. No ale ktoś tam po 150 też bił. Więc no, całkiem też fajnie. Nie ta droga. A widzę, że wszyscy za mną biegną. Uważaj, uważaj. O, ziom. Wow. Leczenie. Dobra, uleczyłem wszystkich, więc nikt nie padnie. Ale fart, ale jeden zginął. Ale fart. Widzieliście, wrzucił mnie Soul w tą pajęczynę. To jest też niebezpieczne. Ale... Na szczęście się przerzucił na kogoś. Dobra, pajączek. Ale pajączka można olać. Śmieciarza. On jest fajny, bo jak się go uderzy, to on się raczej przerzuca od razu. Więc jak dużo osób go bije, to ciężko go zabić. Znaczy, ciężko jemu kogoś zabić, bo on ciągle robi switcha i przerzuca się na innego gracza, który go zaatakował. No i tak nie lubię, jak mi ktoś przychodzi przed broń, bo zaraz, no właśnie, wyskoczy Soula, niech giną, trudno. Jak są tacy fani i chcą robić Soula piersi, to niech próbują. No i co? Już pierwsze trupy widzę. Ile nas tutaj jest w ogóle? Zaraz to policzymy. Wow, dużo, sporo nas tu jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 typa. Uważajcie plecy. Dobra. No i do przodu, tutaj pajączek. Piękny wyskok. Przepiękny, perfekcyjny. Pam, param. Dawajcie, ziomeczki. Trochę po plecach dostał pająk i do przodu. O, jesteśmy już prawie w połowie znowu, w tym miejscu, gdzie prawie padłem. Bo już widać tą wnękę po lewej stronie. Soli na razie na mapie nie widać. O, już widać jednego. No jest Soul. Uważajcie, ziomeczki. Zostaniecie zaraz. Okej, chyba go wyprowadzili, to dobrze. O, ktoś zginął na 100%. No i dwóch zginęło. No to jest głupota właśnie. Ich tam się nie powinno, kurde, już płaczą. Nie powinno się w takich właśnie miejscach zabijać, tylko powinno się ich wyciągać stamtąd. No, ktoś ma też różdżkę spowolnienia, bo słyszałem, że też wystrzelił ładunek. A, pomocy! No, get out. Słyszę pająka, gdzie jesteś? Dostał, super. O, te wyskoki mi dzisiaj perfekcyjnie wchodzą w ogóle. Pam, param, pam, pam, pam. Uda ci się, wierzę w ciebie. Dead, ja pierdę. No. No tak. No i po co się tam, chłopie, ryjesz? Zaraz dostaniesz hita. Fuck. Chciałem go obronić, a prawie sam padłem przez to.
kolejny soul przed nami. Szybkie przygotowanie. No te labirynty są mega. Wiecie, kiedyś tą mapę jak budowałem na początku, to tych labiryntów nie było i to się szło po prostu do przodu, ale widziałem, że ta mapa jest jakby łatwa do wykorzystania, bo te soule aż takie szybkie nie są, przed nimi się dało uciec. No i wystarczyło, nie wiem, dobrze na sprincie biegać i dało się wszystko minąć, ale teraz jak wprowadziłem te labirynty, to już jest masakra, to już jest naprawdę trudne i trzeba je zabijać. Trzeba, bo jak się nie zabije, to się na nas odbije i za chwilę dostaniemy po plecach niespodziewanie. Mam mało tego życia i mało żarcia, wiecie co, uleczę wszystkich, ale to jak będziemy blisko Soula i sobie wtedy napełnię od razu. Tak, o, gdzie jest Soul? Soul jest blisko, tu jest Soul, oh fuck. To co, macie leczenie? Ja sobie napełnię. No, widzę, że wasze życie... Nawet na pełnym życiu nie potraficie go, kurde, na nieśmiertelności, nie! No nieśmiertelności nie potrafili. Kurde, znowu Pawlus zginął. O kurde, taki wysoki level, szkoda. O, ale jesteśmy już naprawdę blisko. O kurczę, Soul jest, fuck, ale biziutko. A wsianie, ale fart. Dobrze, dobrze, niech się tam zrespił. Nie ginie, nie ginie, dobra, zostawmy go. Uciekajmy dalej. Tak, dwóch Soulów naraz, no, ciężko. O, tutaj chyba padłem. Przy tym śmieciarzu. Nie ginie. Jedz tutaj, jedz. Dobra, szybki skok, piękny skok. Tutaj się akurat dokładnie skoczyć nie dało. Troszeczkę więcej tych pajęczynek. Ale jest okej. Jak mapka, jeden pająk przed nami. A to chyba na tym wielkim pająku padłem w sumie, no. To chyba tutaj. Dobra, leży, o fuck soul. Uważajcie. Jest, kurde, spowolniłem, a jeszcze zwiał mi skubaniec. To trochę źle w sumie, bo... A! 1320 życia, widzieliście? Już mega dużo mają. Im dalej, tym trudniejsze i coraz silniejsze są. Dobra, biegniemy do przodu, bo nie ma co oczekiwać, bo... Żeby się to na nas nie zemściło. Wiecie co, zostali ci najsłabsi, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę. Zostali, popatrzcie, sami bez ekwipunku, typowie. Widać, że oni tylko na pałę chodzili i nie bili potworów. O kurczę, jesteśmy blisko, naprawdę blisko, bo widzicie, już na suficie są. I to już jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. 1312 HP. Nie zasłaniajcie mi, bo to kurde, moje strzały muszą wchodzić perfekcyjnie i wtedy damy radę chociaż dojść do bossa. Dobra, zjedzmy coś. Tu mam klejnot naładowany, tego muszę tutaj odseperować, właśnie tak. Co jest przed nami? O, tam jest Soul. O, nie wiem, po co się tam ryli. Kurde, nie, oni są zdradliwi. Oni... Właśnie, już Soul biegnie. Co za ludzie w ogóle. Dobra, spowolniłem go, ale zostawiam im go. Trudno. Jak... Ja nie będę dla nich karku nadstawiał. Dobra, jeszcze jeden pajączek. Jesteśmy naprawdę już mega przy mecie. Ale jak się nie uda, to już nie będę próbował po raz kolejny, bo... No nie chcę całego odcinka na tą salę poświęcić. Kurde, za nami kolejny się zrespił już. 500 HP. Dużo ma, dużo, dużo. Dobra, może bezpieczniej będzie do tyłu go wziąć. O fuck, ale żeby... 4 serduszka straciłem. Nie, zostaw go, on mi się przyda jeszcze. Dobrze. Okej, ziomeczku, chodź, przeskoczmy to jakoś, tu jest strasznie tego dużo. Nie wiedziałem, w którą stronę już uciec, ale dobra, niech idziemy do przodu. Tamten już chyba padł. No tak, na pewno padł w sumie. Chodź, Mariusz. Chodź, Mariusz, kolonko, idziesz? Tylko ja i szybki banan. Mariusz, czwarty level, zobaczcie, jaki hardcore. Doszedł praktycznie do końca. Uważaj, soul, nie, spokojnie, nie idź. Najpierw się nażre. O, jest Soul, dobra, chodź. To mnie cieszy, że on mi nie wchodzi pod broń i to jest naprawdę najważniejsze, bo
generalnie najczęściej się ginie przez to, że ktoś mi wchodzi pod broń. Jak mi ktoś wchodzi pod broń, to ja w niego... Przez Mariusz. Tam sol jest w ścianie. Dobra, spadamy stąd. Niech zostanie, gdzie jest. Kurde, jesteśmy mega blisko. Coś czuję, że może być problem na bosie, ale jesteśmy, no, już przy półmetku. Dobra, mamy pająka. Gdzie jest Mariusz? Mariusz, spokojnie, nie. Wybijajmy, bo... Bo to nas może... O, fuck, ale żem zebrał. Dzieli się 4,5 serduszka. Mega silne już te pająki są tutaj. Okej, okay, udało się i lecimy dalej do przodu. Jeszcze jeden pająk. Za stóweczkę weszło ładnie. Za stóweczkę ładnie. Zostaw go, zostaw Mariusza! O kurde, ale się rzucił na niego. Agresywnie. Dobra, super, poszedł. Mało życia mam strasznie. Nie chcę jeszcze używać różdżki, trochę mi jej żal. Może miksturkę. O kurde, leci. Patrzcie, 1376 życia, to już są te najsilniejsze. Kurde, prawie dostałeś, Mariusz. Dobra, i mamy bossa przed sobą. Kurde, nie wiem, czy to się może udać. Boję się, że jest Dragon Lord, biegnie do nas, tak jest. Dobra, lejemy go ile się da. Fuck, dostałem. Dobra, nieśmiertelność. I lejemy. 3000, połowę życia ma. Dobra, spadam stąd. Niech on wróci. Super, jest szansa, dobra. Teraz musimy chwilę poczekać. Nie idź tam, Mariusz, kurde, Mariusz. Zginiesz, Mariusz, trudno, nie pomogę ci. Już ci nie pomogę. Kurde, żebyś mi nie wrócił, bo zaraz pająk będzie. Dobra, pomogę ci, Mariusz. Zróbmy to. O kurde, dostał za 15, widzieliście? 7,5 serduszka mu zebrał, jedno uderzenie. Mariusz, uważaj na siebie, no masz, Mariusz, wypij to. Masz jeszcze jedną. O, dwójka banana, pipi. Kurde. Dobra, próbuję. Ile jeszcze mam tutaj? Minutę, dość długo. Dobra, poczekam na spokojnie. Nie chcę tego spieprzyć. Wiem, że on jest silny, ale nie mam też różdżki teraz, błogosławieństwa. Wolę poczekać, aż te... Wolę mieć na 100% zrobionego tego questa, więc... Tylko tu muszę uważać, bo tu sol się niedaleko spawni. 50 sekund. Za 50 sekund zaatakujemy. Jest, uważaj. Fuck, sorry! Kurde, sam padnę przez to. Kurde! Jest! Fuck, miałem podwójny respawn! Aj, bo zrobiłem miksturkę, zapomniałem o tym. Kurde, ale pech. No, mu zostało tam, nie wiem, niecały, poniżej połowy życia. Kurde. Pod broń. No, pod broń mi weszłeś. No, to jego wina. No, kurde, właśnie wszedł mi pod broń. Chciałem go ratować, ale akurat mi stanął przed ekranem. No i tak weszło. No, co ja mogę za to? No, przez niego w sumie ja nie mogłem później potwora spowolnić. No, pech. Kurde, tak blisko. Dobra, trudno. Robimy inną salę. Warp, otchłań. Albo dobra, jeszcze raz rozpacz, kurde, niech będzie, no, mega mi się podoba ta sala, no, jest kozacka. Jeszcze raz rozpacz. A, pomocy. Idzie jeszcze ktoś z nami? Jeszcze idą. O, pis. Dobra, mijam pajączki. Powolnić go, a masz. No chodź, Solus, chodź. Kurde, tak blisko byliśmy. Ile nas tu biegnie? Trochę mniej niż wcześniej. Ale jest całkiem fajne, ekwipunki mają chłopaki. Kurcze, no jestem troszeczkę rozczarowany tym. Byłem pewny, że się to uda. O, fuck. No tak, tak to jest, jak się luruje do labiryntów. To jest normalne, to jest no... O. Masz. Gdyby nie ja, to już byście padli. Znaczy, ty byś padł na pewno. Ja nie wiem, kurde, idzie, nie wiem, 10 typa i te soule, nie wiem, niedobite są. Nie kumam tego w ogóle.
To wygląda jakby oni na sępa wszyscy szli, ale to i tak mimo wszystko czasem ułatwia, jeśli team po prostu nie wchodzi pod broń. Kurde, no ale tak bliziutko. I boss był praktycznie już rozwalony. Dobra, tego jednego już sobie ogarnicie chyba, nie? Okej, przed nami kolejny soul. Na ten nie wiem, po co biegnie do przodu, no, a zresztą trudno, nie będę go nawet leczył, niech ginie. Ktoś chce mieć jakąś szansę, żeby to przejść, to nie powinien się ryć tak jak ten. No i dobra, no idź, cwaniaku. No, pokaż co potrafisz, no. No pokaż jakiś hardy. Żyjesz jeszcze? Żyjesz, bo ci tam pomogli chłopacy, gdyby nie to, to już byś... wąchał kwiatki. Pająk. Pająki też są zdradliwe. Niby takie wolne, niby takie nieporadne, a tutaj kurczę też mnie wybiły. Już nie raz w sumie, jak robiłem te sale. O, fuck, 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 fuck. No, to było niebezpieczne. Gdyby to był lepszy pająk, to już bym mógł nie żyć. Ale zobaczcie, ta zbroja naprawdę mi dużo daje. Gdybym nie miał tej zbroi, która mi daje więcej życia, to teraz bym miał 2,5 serduszka. O tak, mam prawie cały pasek. Mega kozak. No i widzę, kurde, znowu się ryją. A tu soul był. Dobra, dajcie mi iść pierwszemu, to ja sobie to ogarnę. O, uważajcie, już tam idzie. No, już jeden zginął. No to jest... cała inteligencja. Po co wy się ryjecie na pierwszego? Życie wam niemiłe? No i tak to się kończy. Musicie zdać sobie sprawę, że ta sala jest jedną z najtrudniejszych sal i to tutaj free kill sobie nie da rady. O. Sam mogłem właśnie teraz paść. Macie leczenie. Pam, 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 pam. Dobra, połowa drogi za nami, bo już mamy ten właśnie to przejście, o którym już wam mówiłem wcześniej. Po lewej stronie, tą wnękę. Tu jakiś sol czeka. No chodź, chodź, chodź. No kurde, ludzie! Co za parówy, w ogóle nie ogarnia. No i co, i radźcie sobie teraz z tym soulem, mu radźcie sobie. Bo ja nie będę dla was wyginał. No tak, jeszcze go zluruj, no mistrz inteligencji, a giń kurde, dobrze ci tak. Dobra, wychodzę stąd w ogóle, bo jestem poirytowany. No i patrzcie, i wszyscy padli praktycznie na jednym soulu przez brak zgrania w drużynie. Ale no, z drugiej strony, co ja mogę oczekiwać? Niektórzy może pierwszy raz tutaj są. O kurde, dwa soule. Uważajcie, panowie. Dobra, pomogę wam teraz, macie. A, nie mogę leczenia. Dobra, oj, 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 kolejny. Oj, tyś mnie zaskoczył, fuck. Dzięki, że mi go zabrałeś, bo miałem, byłem na hita. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, macie leczenie. Macie nieśmiertelność, śmiało, lejcie go.
Och, ty to byś dostał teraz. Ohohoho. Pół serca, Bartek. No to nice. O, pajączek śmieciarz. Bierzcie mi z tego śmieciarza! Fuck! Fuck! Co za śmieciarz? Dobra, wolę wypić potkę. O, chłopacy niech stamtąd wyjdą za ten czas. O, jest soul. To nie jest nawet, że ja specjalnie chcę ich zabić, to po prostu jest kwestia przypadku, tak jak przy tamtym gościu, który wszedł mi pod różdżkę i po prostu padł. Jeśli ktoś na mnie by teraz rzucił spowolnienie, to ja też leżę z takim soulem, nie mam szans. Tutaj zabić kumpla jest bardzo prosto. Dobra. No, tutaj kolejny. No, w tych labiryntach się nie da nie zgubić, szczerze wam powiem. Jedną rzecz jeszcze szybko sprawdzę. Oj, 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 za nami jest kolejny sol. Uważajcie, panowie, żebyśmy się tutaj... Ej, ej, nie idź pierwszy. Nie idź pierwszy, chyba że masz różdżkę. A chyba nie masz. Super. Zrobiliśmy to. Dobra. I teraz tak, tu jest pajączek, to wy proszę zróbcie coś z tym pajączkiem. A ja sprawdzę, ile mam miejsca na dysku, żeby nie było, że za chwilę mi się... Dobra, mam spokojnie, 130 giga, jest ok. Jeszcze godzinę mogę nagrywać. Pym, pym, pym i skok. Za szybko. A, to nawet się wrócę, będzie szybciej chyba drugi raz skoczyć. A, jakiś skok po wylewie. Plecy, ojej. Toś mnie zaskoczył, śmieciarzu, no. Tak widziałem na czacie, plecy. Tak mnie wystraszył. O, gdzie ten pająk? Gigantyczny shit. O, fuck, życia mi trochę zabrał. Skubaniec. No ale dobra, nie chcę się jakby jeszcze leczyć. O, tam jest soul jeszcze. Dobra, niech on przyjdzie sobie najpierw. Ej, pająk, 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 uważajcie, panowie. Fuck! Dobra, spadam, spadam. Albo dobra, mam jeszcze ten. Grubo, grubo. Dobra, to nie wiem, czy leczenie użyć? Czy... Dobra, użyję na razie tego. Jeszcze nie będę używał leczenia. Leczenie sobie zostawię na troszeczkę później. Oh fuck. Oh fuck. Daj go. Sam za tobą soul kolejny. Uważaj, mistrzu. Dobra, masz nieśmiertelność. Walcz. No, w dobrym miejscu to zrobiłem. Super, super, super. Było warto to wykorzystać. Paulus jest dobrym wojownikiem, bo widać, że ma dobry sprzęt. On tam bije po 150, widziałem. THX, no spoko, nie ma problemu. Jak widzicie, te różdżki są mega drogie, ale kurde, one są warte swojej ceny. Zobaczcie, one naprawdę bardzo dużo dają. Różdżki też możecie w skrzynce tej samej zdobyć, gdzie Tyraela, więc ta skrzynka z Tyraela jest po prostu przekozacka. Tam macie naprawdę duży procent szans na to, że wydropicie coś fajnego. Wiadomo, czasem może wypaść jakieś gówienko, ale generalnie... Baran, mam lagi. No super, że masz lagi. No to komputer kup lepszy albo internet.
Okej. O, już jesteśmy blisko. Widzicie, już tutaj na suficie się zaczynają nam robić te pajęczynki. Jak już je widzicie, to znaczy, że jesteście tak w 3/4 drogi, więc jesteście naprawdę blisko celu. No dobra, pajączek, chodzi do nas. Nie lubię tych pająków, wolę szczerze mówiąc soul niż pająki, mimo że one mają połowę mniej życia. One są naprawdę czasem zdradliwe i można się bardzo wpakować. Okej. Okay. A, dobra, nie dało się tego tutaj jakoś ładnie zrobić. Okej. Okay. I dawać mi tutaj soula. No jest okej. Okay. Zjemy jedno mięsko. Idę do przodu. Tędy. No chyba tędy. Dobrze wybrałeś drogę. Okej, okay, jesteśmy już mega blisko. Tutaj chyba dwa pająki, jeden soul. Tak jest. I mamy bossa. No to ogień. Mam nadzieję, że mi tylko nagrodę nie zbierzesz przed nosa, Pawlus. Czym on bije w ogóle? Tak z ciekawości. Co to za mieczyk ma? Pokaż mieczyk. Dobra, kolejny pajączek. A Pawlus dobrze walczy z tymi pająkami. Ojej, patrzcie, dostałem dwa hity i mam pół serduszka, by mi normalnie zostało, więc mega wali ten pająk. O, w soul, dobra, spowolnienie. Okej. Okay. No i co? Nie wiem, czy teraz używać czegokolwiek. Dobra, wypiję sobie miksturkę. Wywalę i wezmę to. I co? Mam jeszcze potiony? Nie mam potionów. Dobra, to lecimy z koksem. Lecimy już z samym bossem. Teraz będziemy mieć full HP znowu. Ej. No i po co mi się ryłeś pod broń? To było mega ryzykowne. Dobra, nieśmiertelność. Ta technika jest najlepsza. Patrzcie, większą połowę życia już stracił. 3/4. 1000 HP ma. Dobra, jest nasz. No ty, Pawlus, nie kombinuj, bo ty mi chyba, kurde, chcesz, kurde, z przed nosa go ściągnąć. Ej, Pawlus! Dawaj, jest! Zrobiłem go, fuck yeah! Udało mi się ostatni cios zadać. No, nie było tak źle. I co? I mamy nagrodę przed sobą. Pawlus został na dole. XD. Ale okej, okay, no udało mi się. Miałem trochę więcej szczęścia. No jak jemu by się udało, to on by miał farta. No cóż, biorę nagrodę. I mam. Kamień sali rozpaczy w końcu zrobiony. Warp portale. Zrobimy sobie jeszcze jedną salę. Warp, nie portal, tylko otchłań. I zrobimy sobie jakąś salę jeszcze. Jakąś prostszą byśmy mogli zrobić. Nie wiem, czy tu ktoś będzie. Jeszcze salę śmierci robię. Może też przyjdzie trochę więcej ludzi. Ta sala śmierci to jest jakby otwarta, zależy to kto ją wykona, bo to wiadomo, trzeba ostatnie uderzenie zadać temu tutaj panu mroku. A to jest naprawdę bardzo randomowe. O, jeszcze nie ma żadnego mopka. Mopka. Nic nie ma. What the fuck? Czemu nic nie ma? Halo. O, już coś słyszę, już coś biegnie. Dobra, jest pan mocnej trójcy, ale pana nie widzę. Pana mroku. O! Uch, prawie spadłem. Czy zabity został przed chwilą? Ale to też jakoś powinien się już pojawić następny. I wpadł do dziury. Ej, no serio nie ma. What the fuck?
A tego też nie było wcześniej, tak? No tak, pojawiają się powoli, powoli się pojawiają. Bo już mamy tutaj dwóch członków trójcy. O, słyszę trzeciego. Tak, już jest trzeci. Jest pan Mroku, dobra, jest, mamy go. No, z różdżki mu pociągnę ile mogę. Ojej, wpadł do dziury. Póki mnie nie atakują, to staram się nie reagować. Chcesz kupić kamień śmierci? Oczywiście, że nie chcę. Mam dobry sprzęt i potrafię sobie sam każdy zdobyć. Zobaczcie, z łuk z niego naprawdę wchodzi kozacko, a ja nie mam jeszcze najlepszego łuku. No, oj, w końcu się wrzucił na mnie. No cóż, peszek. O, Pawelus tam jeszcze jest, o ile się respi Dragon Lore, sorry za spam. Nie pamiętam, ale dość szybko, chyba z minutę. Warp otchłań. No i co, i wracamy do tego miejsca. Te 10 tysięcy życia to nie jest tak dużo na tego pana Mroku. Szczególnie, że ktoś tu cały czas jest, więc on jak wracacie, to nie traci tego życia, tylko dalej ma, widzicie, o 7,5 tysiąca. A jak macie różdżkę, jeszcze energii, to zobaczcie, to już formalnością jest zabrać 600 życia w kilka sekund. No, żem zebrał. I wpadł do dziurki, chłopak. Dobrze, nas tu jest tak dużo, bo teraz tam mówię, mobki, które biegają tutaj wokół nas, ich jest 3 tylko, ale one są silne, dość dużo życia mają, po 3000. To się zajmują jakimiś tam losowymi graczami, widzicie, o, tam sobie walczą pomiędzy nimi, a reszta może swobodnie atakować pana Mroku i tak jest praktycznie zawsze tutaj. Jak zbierzecie sobie jakiś team mały, to tak jest zawsze. O, dwóch skoczyło za nim. No już bliziutko, ale jestem spowolniony mega. 1600. No, ostatni tysiak, to już jest. O, fuck, przywołał sobie armię ktoś. Ale okej, nie ma nikogo tutaj w promieniu. Dobra, 600 życia, teraz trzeba się starać, bo to są ostatnie strzały. Dobra, biorę różdżkę już w ręku i próbujemy. Dawać! Fuck! 70 HP! Nie! I akurat w tym momencie, kiedy ostatni strzał został, kurde, padło mi się. Dam back, bo chcę zobaczyć, czy już padł z ciekawości. A, to jeszcze tutaj wpadłem. Dobra, nie zginę. Mhm. Warp otchłań. Kurde, ale pech. No dobra, ktoś sobie wykonał za nas tego questa. Zabiłem. No to GZ-ki. A ja sobie zabiję go jeszcze raz, bo to nie jest takie trudne, to tam pustaka strzał ledwo mi schodzi. Kolejny pan Mroku już jest. Tak, zabiłem Dragon Lorda, yeah, widzicie? O, Pawelus dał radę, solo. No więc widzicie, jednak to się da zrobić, on nawet nie miał różdżek. Na pewno spowolnienia nie miał, bo nie używał. I leczenie w sumie też nie miał, no, więc nie miał różdżek. A dał radę, więc ten quest jest do zrobienia. Dobra, dedzik. I warp otchłań. No i dobra. I dawać mi tutaj szybciutko pana Mroku.
No kurde, what the fuck, co tak często? Ciągle się na mnie przerzucają. Widzieliście to, jak na początku miałem spokój przez całą turę i dopiero na końcu mnie wywalili, tak teraz cały czas. No ale widzicie, droga tutaj akurat do bossa nie jest karkołomna. Zrobiłem wam celowo taką króciutką. Takie siedlisko zła. Ładna ta mapka jest, podoba mi się. No nie wiem, po co go spowalniać, ale... No what the fuck? No, naprawdę by mi się support tam przydał. Bo ginę co sekundę. No nic, będę pakował z tej różdżki po prostu. No i nawet jak będę ginął cały czas, to jak ma się tą różdżkę, to zabicie go to jest formalność. Ej! Warb odchłań, nie. Niemożliwe. Ciekawe, ile mam serduszek teraz. No, tak myślałem, bo widziałem, jakby były trzy, ale nie chciało mi się wierzyć, że mam aż tak mało. Dobra, będę ich mijał, ile się tylko da. No i super, super po prostu. No kocham was, ziomeczki. Warp otchłań. Super. No ta pierwsze podejście było łatwiejsze, ale wiecie dlaczego? Bo jest mniej ludzi. Im więcej ludzi jest, tym jest tak naprawdę łatwiej. Zobaczcie, teraz tutaj był jeden, drugi, trzeci. No trzy osoby i ja, no to cztery. A wcześniej było tutaj koło 10. Jak było to 10 osób, to było naprawdę łatwo. Ale i tak to zrobimy. Już połowa za nami. No, Pawelus. Tych fanatyków trzeba się pozbyć. Ohoho. Trochę was za dużo. O, fuck, jeszcze tu. Dobra. I szybko, szybko, szybko. No, było ładnie. Dobra. No ale było ładnie, jest całkiem okej. 4000 życia zostały, to już niewiele. Ktoś mi wcześniej jakieś spodnie dał, ale po co mi to? Czy ja już wiem, że te przedmioty, te takie przeciętne tracą na wartości, za niedużo się kasy nie dostanie, ich nawet nie wystawiam, bo jakbym miał dostać $500, to dla mnie nie są jakieś pieniądze. O. A, trójce sobie przywołał. Armię sobie przywołał. 800 HP, dawać go, dawać. A! Kurde, do pana mroku mi prawie wrzucił, ale tam i tak się nie da wejść, więc. Tak. No nic, spróbujemy jeszcze jeden raz. Ale teraz już się postaram, już nie będę się bawił jakby z tymi potworakami, bo to jest nieskończona się historia, wiecie, możecie z nimi walczyć, ale tego nigdy jakby nie skończycie, bo będą się rozpiły nowe. Kurde, tam skoczył skubany. Ej, teraz w niego wchodzą mi strzały, muszę go zabić z łuku, bo on jest odporny na różdżkę. Dobra, leży. I z różdżki, pyk. Pyk. No, teraz wszyscy biją, zobaczcie. A, jednak już nie.
No, jesteśmy blisko. A, pomocy, nie. What the fuck. Jak pech to pech. No ale dobra, 1000 życia, musimy tam wrócić, bo no, pewnie zdążymy. Zdaje mi się, że zdążymy, bo nikt ze mną nie atakował. Wątpię, żeby nagle teraz jakiś chojrak w kilka sekund uderzył 10 razy. Ale to już jest na pewno przynajmniej 500 życia. Ile ma? Jeszcze mniej, kurde, dawać go. Fuck! 50 HP! Kurde, no jaki pech! To nie jest trudne zadanie, tylko wiecie, wykonać je... Wykonać je w taki sposób, żeby to zaliczyło, no to nie jest jednak... No to jest jeden cios ten ostateczny. No dobra, 500 HP już ma zabrane. Lecimy. To jest bardziej, bym to nazwał, sala szczęścia, tak? Bo tutaj zaważa łód szczęścia na samym końcu. O, i to jest fajne, jak ze mną atakujecie... No, właśnie, każdy z łuku. I to jest piękne, zobaczcie, jak to szybko nam idzie. W końcu mi ktoś pomaga. No, 1/3 życia już prawie za nami. Ale po co mi wchodzisz w broń? Co za idioci w ogóle? Nie mam strzał, kurczę. No nic, bez strzał wiele nie zrobię. Może jakieś kupimy. Oferty, kurde, na ekspowisku będziemy kupywać. Szukaj. Arrow. Po ile mają? Po 100 dolarów. No to super cena. Biorę to za 100. Poczta. Nie kupiłem. To jeszcze raz. Oferty. Szukaj. Arrow. O, teraz kupiłem? Tak, chyba kupiłem. Poczta. What the fuck, co mi to kupowanie nie wychodzi? Oferty, ostatni raz oferty. Ja z shiftem próbowałem, to może dlatego. Szukanie, arrow. A nie, ktoś się chyba wykupił przede mną, bo ich tu nie ma. O, tu jeszcze jakieś są, ale za 1000 to nie. O, dostałeś nowy, kurde, dwa razy, dwie sztuki kupiłem, ale nie szkodzi w sumie. Okej, no to pakujemy, 3000 HP, to już blisko. Byle mi nikt teraz nie wchodził pod broń. O kurde, zobaczcie jaka taka fala, jak... Patrzcie, z wszystkich stron, to jest megaśne. Super. Epicko to wygląda, jak każdy atakuje. Dobra, ja się ustawiam w fajnym miejscu. O, to nie było fajne miejsce. Tu jest fajne miejsce. O, i stąd różdżką. Kurde, co za idiota w ogóle mi wchodzi pod tą broń. Dobra, już blisko. 1000 ostatni. 900. Raz 700, fak, bliziutko już jest, kurde, żebym teraz nie padł. Muszę te ostatnie ciosy zadać. Teraz każdy czeka, bo to wiadomo, to są ostatnie chwile. Dobra, 300. 200, dobra, biorę się za to. Kurde, nie udało mi się, ktoś był przede mną. Aaa, gratki komuś znowu. Aaa, dobra, lecimy z kolejnym. O, jakiś tam X2016. No to lecimy z koksem. Ale jest miły quest. Będzie dłuższy odcinek, ale... Wykonalibyśmy go praktycznie jakby 5 razy z rzędu.
A, musiał być w końcu dadzik. Warp odchłoń. No i lecimy, lecimy. I jeszcze raz przed siebie. No i dobra, trochę z różdżki poatakujemy. Póki jest energia. A, pomocy! No niestety. Warbo odchłań. Pam, pam, pam. No ale myślę, że do godzinki zamkniemy ten odcinek i powinno mi się udać. Znaczy, wierzę teraz, że w tym momencie się w końcu uda. Mam taką nadzieję. Szybki banan, czemu jak wrzucam kupon, to nie działa? No nie działa z prostej przyczyny, bo już tam się kupony nie mieszczą, więc jakby limit kuponów do wrzucenia jest osiągnięty na tą chwilę. No ja wkrótce zrobię jakieś losowanie, tylko troszeczkę biedny jestem, ale może sobie zasilę po prostu gdzieś konto. 20... O kurde. 28... Nie, 280 tysięcy. A to nie jest tak źle, to nawet mnie prawie stać na wszystkie trzy skrzynki Tyrella. Dobra. Ja myślę, że zrobimy za jakiś czas jakiś opening na każdym serwie. Trol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 . Też zrobimy. O, 4000, dobra, lecimy z koksem. Lać go, bo on też tam się leczy, co prawda bardzo wolniutko, ale się leczy. Uwaga, kamień rozpaczy, tylko 25 tysięcy. No, w sumie cena dobra. No, to jest dobry sposób, żeby zarobić. Jeśli ktoś już sobie zrobi takiego dobrego wojownika, to później zarabianie kasy nie jest takie trudne. Bo zobaczcie, robicie questa, choćbyście się mieli pomęczyć, nie wiem, pół godziny. Ale jak sprzedacie taki kamień za 25 tysięcy, to już są potężne dolarki. Dobra, 2500. Obym, kurde, zadał ten ostatni hit. Oby. Aha. No w drużynie jest znacznie łatwiej niż samemu, ale z drugiej strony jak tu się przyjdzie samemu, to wtedy ma się swobodę, bo wie się, że się zrobi samemu tego questa do końca. 1700, dobra, warp portal, odchłań. A, bo dobra, nie zginę najpierw. Respawnik, warp odchłań. I przed siebie. Dobra, jemu tam mało życia zostało. Nie wiem czemu, ale nikt się jakoś nie koncentruje nad nimi. Wypadł mi tu stąd. No co za ludzie. Wchodzą pod broń. I to jest najbardziej, czego nienawidzę. Jak ktoś pod broń wchodzi, to tak irytuje. No i trzymajcie kciuki, oby się teraz udało i zadalibyśmy ostatnie obrażenie. Kurde, patrzcie ile tego gówna tutaj jest. Tego nikt nie tłucze. 1400, no też mało już. Dobra. Dobra, 1000 HP, już niewiele. No i teraz trzeba... O, tak, tak, wszyscy się przebudzili nagle. Każdy teraz wie, gdzie jest cel, nie? Czekam, aż mi się różdżka załaduje na maksa i zaraz z różdżki skorzystamy. 400. Żeby mi ten złoty tu nie zasłonił czasem. Jest! Fuck yeah! Dobre kombo z różdżki! Fuck yeah! Nie, cieszę się w końcu, bo już kurde tyle co mi zabrali, a...
A, się męczyłem. Dobra, jest, super. Kolejna sala wykonana. No i cóż, kolejne dwie sale mamy zrobione. Godzinkę nam to zajęło, no ale przy okazji było całkiem fajny fun. Prawie wykonaliśmy rozpacz dwa razy, a tego questa chyba zrobiliśmy z pięć razy tak naprawdę. Już mam cztery kamienie z siedmiu, tak więc jesteśmy więcej niż połowa drogi do sukcesu. A zostały nam raczej te najsłabsze sale, więc może w następnym odcinku uda nam się trzy kamienie naraz zdobyć, czyli wszystkie, które nam brakują. Byłoby super. No i zobaczymy, czy się uda. Tak czy inaczej, ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia. No i cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia na serwerach. Cześć! No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!